Ciężko jest powiedzieć coś o 50 lat znajomości, bo tyle trwała nasza znajomość. Chyba przyjaźń, na pewno czasami przyjaźń, chociaż i ostro spieraliśmy się ze sobą. Pierwsze spotkanie to było w czasie jeszcze studiów. Jurek jako nieco starszy był pokazywany nam, tym młokosom, jako ten młody genialny. I tu było takie pewne charakterystyczne, ciekawy dysonans, dlatego że twarz i sylwetka Jurka bardziej by wskazywały na przyszłość boksera, a nie wybitnego fizyka, teoretyka. I ten wygląd nie mylił o tyle, że Jurek był człowiekiem walki. Człowiekiem walki, człowiekiem zwarcia, człowiekiem, który nie bał się walczyć o wartości. Te wartości były dzisiaj już nazwane, ale zabrakło mi jednej, może naczelnej. Prawda. Prawda to było coś, co Jurka, jakby to powiedzieć, w sposób absolutny pociągało, a wszelkie wykroczenie przeciwko prawdzie uważał za zło największe i wtedy wszedł w zwarcie, nie patrząc na nic. Dlatego nie mogło być dla niego miejsca w polityce, która przecież jest, co by się nie mówiło, szkołą kompromisów mniej lub bardziej uzasadnionych. Jurek jako bezkompromisowy, właśnie ten bojownik o prawdę, miejsca tam znaleźć chyba nie mógł. Te wszystkie jego spory, które toczyły się i których wtedy, kiedy powiedziałbym, spostrzegł cień fałszu w postawie przeciwnika i w tym momencie, jakby to powiedzieć, był naprawdę sobą, to znaczy mówił, co myśli. Odwiedził mnie, kiedy pełniłem ważną funkcję, po to, żeby mi zwrócić uwagę, nie prosić, bo on nie prosił. Przyszedł po to, żeby mnie po prostu zrugać za to, że jako marszałek województwa nie przykładam należytej wagi do jednomandatowych okręgów wyborczych. Nie przyjmował do wiadomości żadnych tłumaczeń politycznej natury. To w ogóle nie wchodziło w rachunek. I oczywiście, Jurku, to ty miałeś wtedy rację, a nie ja ze swoimi jakimiś takimi punktatorskimi rachubami, które na niewiele się nawet zdały. Taki był Jurek. I może powiem o takim pewnym epizodzie, którego chyba mało kto pamięta. Lata, bo tak, był ten początek, rok 61 albo drugi, kiedy po raz pierwszy miałem okazję Jurka poznać. Ten rok 68, jego absolutnie bezkompromisowe wystąpienie w czasie strajków studenckich, bardzo wyraziste na tle tego, co wtedy było mówione i co mogliśmy usłyszeć. A potem taki epizod, chyba zabawny. Wybaczcie Państwo, że również taką nutę tu poruszę. Otóż w pewnym momencie Jurek w jakiejś dyskusji zapewnił swoich oponentów, że ówczesna prasa komunistyczna wydrukuje dowolne bzdury pod warunkiem, że będą odpowiednio ideologicznie opakowane. I jakiś czas później w magazynie tygodniowym Gazety Robotniczej pokazał się artykuł podpisany przez jakimś nazwiskiem profesorskim, który nikomu nic nie mówiło, a mówiło o wielkim odkryciu radzieckich uczonych, którzy odkryli, pamiętam nazwisko uczonego radzieckiego, on się nazywał Łomorukow. A więc uczony Łomorukow odkrył podwodne wodospady, które miały zrewolucjonizować energetykę komunistyczną. Ten bzdur absolutny, pod tym pseudonimem, jednym z pierwszych, które przybierał, ukrywał się właśnie Jurek. My mieliśmy z tego odrobinę zabawy, wiedząc, że to takie, a jakaś gawieć traktowała to, tak jak wszystko, pewnie raczej ze wzruszeniami ramion niż ze wzruszeniem z powodu osiągnięć nauki radzieckiej. Taki był Jurek. Jurek, który nie przebierał w słowach i, jakby powiedzieć, nie martwił się tym, że znajduje wrogów. Ja tu tylko przypomnę, dlatego że to słowo padało tutaj wielokrotnie dzisiaj, jego, jakby powiedzieć, naganny zwyczaj używania słowa profesor jako inwektywy. Kiedy nie chciał kogoś nazwać po imieniu nadętym durniem, nadawał mu tytuł profesora, czym oczywiście nie mógł zjednać sobie ani przyjaźni tak utytułowanych,
ani swojego profesorskiego w końcu, prawda, towarzystwa. Taki był Jurek. Jurku, pomijając nawet JOW i inne rzeczy, będzie nam ciebie bardzo brakować. Jesteś teraz w królestwie prawdy, tej prawdy, o którą tak żarliwie przez całe życie walczyłeś. Nam zostawiłeś troskę o rzeczy, powiedziałbym, bardziej przyziemne. O prawdę w życiu publicznym i o ukochane przez siebie jednomandatowe okręgi. Dziękuję, żeś był z nami.